Taki SMS przyszedł. Zawsze słuchamy RMF-u z radia nad łóżkiem. Mhm. Wczoraj rano mój mąż zaczął się do mnie przemiziać. Mówię mu, czekaj, czekaj, po Olbratowskim. Co? I mąż się obraził. Powiedzcie mu coś. Coś. O, bardzo Tomasz dobrze. Olbratowski. W RMF FM. Przetoczyły się już żarty z okazji wylosowania przez nas reprezentacji Gibraltaru w eliminacjach do Mistrzostw Europy, że to niby grupa śmierci. Piłeś? Nie. No to powiedz Gibraltar, a piłem. No i tak dalej, tak dalej. Pożartowaliśmy, poszydziliśmy, po coś tam robiliśmy. Pora więc i czas, by poruszyć sprawę drużyny Gibraltaru poważnie. Przez Gibraltar grupa D jest grupą śmierci dla komentatorów sportowych, bo nazwę Gibraltar bardzo trudno się wymawia. Wyobraźcie sobie tą mękę sprawozdawców. Proszę państwa, gramy z drużyną no i zanim powie Gibraltaru, to już będzie po meczu. Dlatego trzeba przygotować zestaw określeń zmienników na Gibraltar, dzięki którym będzie można uniknąć słowa Gibraltar. Na przykład, jak gramy z Anglią, to mówimy gramy z wyspiarzami, nie? Gibraltar to półwysep, to można powiedzieć, że gramy z półwyspiarzami. Proszę państwa, grę rozpoczynają piłkarze najgęściej zaludnionego terytorium świata, 4881 mieszkańców na kilometr kwadratowy. Ciekawe, czy są kilometry trójkątne. Przy piłce zawodnicy kraju, gdzie opady roczne wynoszą 800 mililitrów, milimetrów. Piękny strzał zawodnika reprezentacji reprezentującej miejsce lądowania w 711 roku berberyjskiego woda Tarika. Jezus Maria, gol! Stało się bramka dla reprezentacji państwa, gdzie ląd wydarty morzu stanowi 1/10 całkowitego obszaru. No, widzicie, z trudnymi wyrazami trzeba sobie radzić, zastępując je innymi. Oby nasza kadra nie musiała zastępować słowa awans sformułowaniem Polacy, nic się nie stało.